Wieczysta w swoim pierwszym spotkaniu kontrolnym po przerwie letniej podejmie ekipę Hutnika Kraków, który z kolei jest już mniej więcej w połowie swoich przygotowań do rozgrywek drugiej ligi. Kraków przez lata był także asystentem trenera Kazimierza Moskala, między innymi. Teraz właśnie piłka na lewe skrzydło, tam Kiedrowicz, rozpędza się już Kiedrowicz. Dogranie w pole karne, celny strzał, radzi sobie z nim Kaczorowski, ale nie bez problemu. Piłkę do przodu, do Torresa, rusza Torres. No i znów z problemami Kaczorowski. To był taki centrostrzał ze strony Hiszpana. Jeszcze Torres, zagranie na jeden kontakt do środka strzału i mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. O ile oczy mnie nie bylą, to Kiedrowicz wchodził głęboko w pole karne. Za moment to zweryfikujemy. Spójrzmy, świetnie rozegrana piłka przez dwójkę zawodników Wieczystej, tam Manuel Torres dogrywa w pole karne i z numerem 11 Kiedrowicz. Wygląda na to, że swoją szansę w drugiej lidze w tym sezonie dostanie. Miszak, Miszak, strzał z dystansu, Miszak. Oj, wyglądało to tak, jakby piłka miała wpaść do siatki. Spójrzmy raz jeszcze. Świetnie zabrał się z futbolówką, przyspieszył w mgnieniu oka. Smelasz do środka. Mieli problem Hutnicy z opanowaniem piłki ostatecznie. Już Torres wypuszczony do prawej strony. Nieporozumienie tam w szeregach Hutnika. Dochodzi do piłki Torres, faulowany w polu karnym. Cieszy się Torres oko w oko z niepewnym dzisiaj Wiktorem Kaczorowskim. Ta jedenastka także, jakby nie było, po części na jego konto. Torres wykorzystuje z zimną krwią ten rzut karny, zdobywając drugiego gola dla Wieczystej Kraków. Oglądamy raz jeszcze powtórkę. Zmylony zupełnie Wiktor Kaczorowski. Już lewą stroną rusza Kiedrowicz. Kiedrowicz wygrał pojedynek 1-1 z Węgerem. Kiedrowicz w polu karnym. Kiedrowicz dośrodkowanie na dalszy słupek. Tam Torres, Kaczorowski i wybita piłka tuż sprzed linii bramkowej. Także w Wiśle. Jako asystent trenera Moskala. Teraz niebezpieczna sytuacja. Dobry strzał głową. Składne kontry, składne akcje Hutnika, ale może teraz ruszają gospodarze lewą stroną. Jest możliwość do wycofania na Fidziukiewicza. Broni Kaczorowski jeszcze. Fidziukiewicz, Fidziukiewicz po raz kolejny. Kaczorowski. Przepraszam, to Budziński. Oglądamy raz jeszcze. Dogranie w pole karne. Interwencja obrońców. To mógł być samobój. Później Fidziukiewicz lewą nogą wyciągnięta jednak. Walczył Karol Danielak. Teraz Fidziukiewicz zagrywa do lewej strony. Może Fidziukiewicz wejść w pole karne. Jest jednak strzał. Nie szukali gospodarze dośrodkowaniami testowanymi. A teraz Hutnik pod polem karnym Wieczystej. Uderzenie lewą nogą. Wysta na kontratak. A teraz rusza do piłki Fidziukiewicz. Fidziukiewicz góruje nad rywalami. Fidziukiewicz, akcja 3-2, rusza Kapek. Kapek uderza, ale minimalnie chybia. Wieczysta pokonuje Hutnika 2-0 w pierwszym meczu kontrolnym swojego okresu przygotowawczego.